Siemanko kochani, witam was bardzo serdecznie, Tomas z tej strony. Chciałem wam pokazać build na nadchodzący sezon 16 na patchu 2.6.4. Będzie to build dla szamana na HC. Jest to piekielny kieł na monstrum. Co się zmieni kochani na sezonie 16, to już pewnie wiecie. Będzie pierścień królewskiej wspaniałości działać cały czas. Da nam to możliwość dołożenia do każdego praktycznie buildu jednego dodatkowego itemu. I tutaj w tym buildzie dołożymy pierścionek jedność żywiołów, kochani. Jest to świetny pierścionek, który daje nam bardzo dużo DPS-u. Raz na 4 sekundy zmienia się żywioł. Tutaj się używa zimna. Jeżeli wchodzi zimno, tak jak teraz, mamy do 200% zwiększony DPS. Jest to, kochani, klasyczny build, który jest uwielbiany przez graczy Diablo. Ja używałem go przez wiele sezonów na HC. Świetnie się nim gra. Jest bardzo, bardzo dobry w defensywie, tak mówi się, tanki. I co my tu, kochani, używamy? Zestaw piekielnego kła. 5 części używamy na sezon 16. Co on nam daje? W dwóch częściach, przy rzuceniu tam jakichś skillów, my będziemy używać ściany śmierci. Przy rzuceniu ściany śmierci daje nam, kochanie, taką martwicę. To nie jest zbytnio ważne. Ważne jest przy czterech i przy sześciu itemach. Przy czterech itemach, przy nałożeniu tej martwicy na przeciwników, dostajemy 60% redukcji. Przy sześciu itemach, przy rzuceniu ściany śmierci, dostajemy przez 15 sekund 9000% obrażeń, na przykład właśnie ze skilla monstrum, którego będziemy używać przez 15 sekund. Należy pilnować właśnie, żeby to cały czas było włączone. To nam włącza tak jakby set. Co dodatkowo używamy, kochani? Używamy, jak we większości buildów dla szamana, tej broni, nożyka, Święty Żniwiarz. Daje nam bardzo ważną rzecz, zwiększa kumulację żniwa dusz do 10. Żniwa dusz to jest praktycznie skill, który się też na każdym właśnie używa buildzie. Włączamy na przeciwnikach takie wyssanie i w standardzie było 5 poziomów, 5 staków, a tutaj będziemy mogli dzięki temu mieczykowi mieć 10. Co w połączeniu z tymi karwaszami, ornament dla Kumby daje nam przy 10 stakach 60% redukcji. No, oczywiście bardzo ważna rzecz. Następnym itemem na defense. Tutaj są te ukapiański wąż. Jeżeli używamy psy zombie, a używamy w tym buildzie, pochłaniają one do 30% obrażeń na siebie. Można oczywiście używać, kochani, jeszcze niektórzy używają Henry'ego. Ale on daje nam tylko przy pierwszym uderzeniu redukcję. Później trafiają nas z pełną siłą. Co dalej? Później używamy, kochani, oczywiście rękawic Tasker Teo, które zwiększają nam szybkość ataku naszych towarzyszy do 50%. Bardzo dobre rękawiczki, praktycznie też w każdym buildzie na pety się używa.
pasek na DPS, godzina czarownic, oczywiście podbija nam mocno DPS, ma zwiększone obrażenia od trafień krytycznych i speed. Speed jest ważny w tym buildzie. Tak, tutaj oczywiście ta jedność żywiołów możemy sobie włożyć i bardzo ważną rzeczą jest ten zestaw nieskończonej wędrówki. Amulet obietnica podróżnika i pierścień róża wiatrów daje nam to, że jeżeli stoimy w miejscu, mamy 100% zwiększone obrażenia, a jak zaczynamy biegać, zaczyna się przekształcać to w 50% redukcji. Jest to bardzo, bardzo przydatny zestaw. Fajnie się tym gra, ponieważ kiedy biegniemy, chcemy przebiec od elity do elity, naturalnie zwiększa nam się defens, a kiedy zaczynamy stawać i walczyć, zwiększa nam się, kiedy biegniemy, zwiększa nam się defens, a kiedy stajemy, zwiększa nam się DPS. Co my tutaj jeszcze używamy? No tak, 5 części zestawów piekielnego kła. I teraz, kochani, co używamy w kostce? W kostce używamy na broni piec, co daje nam 50% zwiększone obrażenia przeciwko elitom. No i tutaj ten pierścionek jest głównym praktycznie itemem tego całego buildu. Palec małego człowieka monstrum powoduje przyzwanie 3 mniejszych monstrów, które zadają obrażenia zwiększone o 650. Czyli zamiast jednego monstrum tworzy nam się 3 takich kolegów i to oni będą nam tutaj zabijać. Tak, to mamy kostkę omówioną. Teraz, kochani, skille. Jakich używamy skilli? No, jednym z najważniejszych skillów oczywiście jest ta ściana śmierci, która nam prokuje cały set i defense, i DPS nam włącza. Pilnujemy, żeby cały czas trafiać w kogoś tym. I cały czas, co kilka, 20 chyba sekund, to włączać. Następnym, najważniejszym skillem jest oczywiście monstrum. Aha, ścianę śmierci używamy runę duchowa komunia na zimno, żeby dodatkowo spowalniać takim delikatnym zamrożeniem naszych przeciwników. Dodatkowo załącza nam to ten gem z mora uwięzionych. Następnym właśnie skillem jest monstrum i tutaj jedyną opcją jest dryblas na zimno, ponieważ jedyny uderza tak jakby w teren, tak? Inni są single target. Fajne są te runy, ale niestety tylko dryblasa na zimno praktycznie się używa, jeżeli gra się na monstrum. Następnym bardzo ważnym skillem oczywiście są psy zombie. One nam będą tutaj wykradać życie. Mamy runę wampiryczne bestie. 100% wartości punktów trafienia nam zwiększa. Psy mamy 4. Bardzo, bardzo ładnie nam to wykrada życie. Jesteśmy bardzo ciężcy do zabicia. Następnym skillem, kochani, jest Piraniado. Jest to skill, który też załącza ten gem z mora uwięzionych, ale dodatkowo grupuje nam moby w jednym miejscu. Czyli sobie je włączamy sobie Piraniado i potwory są wciągane w to jedno miejsce, dzięki temu monstrum może je zabijać w jednym miejscu. Następnym skillem, kochani, jest bardzo ważnym żniwa dusz. Tutaj runa uwiąd, która przy każdym staku daje nam 10% pancerza, czyli przy 10 to jest 100%. Dodatkowo zmniejsza szybkość ruchu przeciwników o 80%.
No, jest to świetna runa. Oprócz tego, że oprócz tego zwiększamy sobie na tym skillu jeszcze za każdy stack 3% inteligencji, co dodaje nam DPS, dodatkowo defense i jeszcze spowalnia przeciwników. No, podstawowy skill na wszystkich buildach w szamanie. Następnym podstawowym skillem jest oczywiście duchowa wędrówka. Testowałem wiele run, ale stwierdzam, że rozdarcie jest najlepsze. No, można jeszcze używać wyprawę, a jeżeli brakuje ci many, no to szacowny gość. Ale według mnie rozdarcie jest najlepsze. Tak, to mamy skille. Pasywki. No, jest to build na HC, więc oczywiście medium, dodatkowe życie. Bardzo ważną pasywką jest prawo śmierci. Kiedy ginie w promieniu 20 metrów nas przeciwnik, zyskujemy 1% maksymalnej wartości życia i many, dodatkowo czas odnowienia, i to jest najważniejsze. Czas odnowienia za każdego zabitego przeciwnika zmniejsza się o 1 sekundę. Czyli kiedy walczymy i zabijamy, zaczynają się odnawiać duchowa wędrówka, żeby móc uciekać, piraniado, żeby móc grupować moby i tak dalej. Żeby przestawiać monstrum, odradzać ich od nowa, bo można nimi kierować tylko tak, że od nowa się ich tworzy w innym miejscu. Później mamy pasywkę bardzo ważną, też najważniejszą, Uczta Północy. Obrażenia od psów zombie i monstrum są zwiększone o 50% i pies zombie jest jeden dodatkowy. Co daje nam właśnie zwiększone obrażenie na monstrum i do jednego dodatkowego psa na wykradaniu, tak? W tym buildzie jeszcze jedną pasywkę na DPS się używa, przebicie zasłony. Taimana nam jest w ogóle w tym buildzie niepotrzebna, więc możemy sobie ją włączyć. Wszystkie zadawane przez ciebie obrażenia zostają zwiększone o 20%, ale koszt many zostaje zwiększony o 30%. No i wtedy na całym terenie mamy zwiększony 20%. Można tutaj używać jeszcze pasywki Rytuał Pewności. Ona daje 25%, ale tylko w promieniu 20 metrów. Praktycznie będziemy walczyć w zwarciu, ale czasami będziemy odbiegać od bossa. Mi lepiej się grało tą pasywką Przebicie Zasłony. Co mamy dalej, kochani? Jakich gemów używa się tutaj na tym buildzie? Aha, w kostce jeszcze chciałem Wam pokazać, że używa się Maska Jerema oczywiście. Przywołance zadają obrażenia zwiększone o 200% i wtedy możemy sobie tutaj wymieniać. Maskę możemy sobie założyć. Wtedy taskery do kostki, tak? A możemy tutaj sobie założyć maskę, a taskery do kostki. A tutaj zakładamy oczywiście wtedy rękawiczki piekielnego kła. Ale według mnie, jeżeli jest duży procent, w kostce jest zawsze max, tutaj jest 200%. Jeżeli roluje się tutaj, się mi na taskerach na przykład wylosowało 43%, max jest 50%. Jeżeli tutaj by na masce wylosuje się 150%, no to już jest znacznie większa strata niż na taskerach 7%, tak? Gdzie ja mam te maski? Boję się myśleć, że komukolwiek z zakonu mogłaby jeszcze Wszyscy stać. znamy ryzyko Tyraelu, ale wierzymy w nowych Horadrimów. No, nawet nie mam tych masek. Także według mnie lepiej Jarema włożyć do kostki, a Taskery mieć na sobie. No i co, kochani, to by było na tyle z omówienia. Na czym polega z grubsza gra tym buildem? Oczywiście na początku stwarzamy sobie psy i monstrum, po czym staramy się nastakować sobie jak najszybciej żniwa dusz. Podbiegamy duchową wędrówką, stakujemy sobie, cały czas włączamy ścianę śmierci. No i w pewnym momencie
kiedy mamy już dużo potworów wokół siebie, stawiamy piraniado. No i tutaj monstrum zabija. Jeżeli odnowi się nam później przy następnym powtórzeniu tej akcji monstrum, no to przy postawieniu piraniado możemy sobie postawić jeszcze raz monstrum w tym samym miejscu. No i głównie tutaj biega się od elity do elity. Build jest bardzo, bardzo fajnie się nim gra, ponieważ jest bardzo dobry w defensywie. Ja tutaj na serwerze PST zrobiłem już wynik 105, co tutaj daje mi wynik 24. Pomimo, że oczywiście topowymi buildami jest teraz Jade, no i jeszcze nadal Arachyr. A jak tam hardcore w sezonowej na PST? No tutaj widzicie, kolega nawet nie jeszcze nie zrobili koledzy nawet setki. I Jade'em grają. Także można, o tutaj kolega gra. Można grać bardzo fajnie tym piekielnym kłem na monstrum i zajść naprawdę wysoko, zwłaszcza na HC. Na softcore myślę, że to nie jest tak, nie jest w ogóle popularny build, tylko wersja na kurczaka Speed jest popularna, a tam wszyscy będą maksować Arachyra i Arachyra i Jada. To by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego wideo. Subskrybujcie, dawajcie lajki i do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam.